Właściwie jeszcze jeden temat do podjęcia dzisiaj, a mianowicie odnośnie graczy, bo do tej pory gracze byli przez was wyśmiewani, a ja wam pokażę, już wam pokazałem potęgę umysłu gracza, a teraz żebyście jeszcze w liczbach mogli zrozumieć, bo z tego co ja tam się dokopałem w internecie, z tych danych to bodajże na 2014 roku różne liczby padały, ale graczy szacowano na 1 miliard. Tyle. A gracz nie ma znaczenia, czy grasz w karty, czy grasz w kliczyka, czy grasz na komputerze, na konsoli, w wirtualnym środowisku, czy gdziekolwiek. Gracz to gracz. I tyle. A przez to, że rynek graczy jest ogromny, a gry są ciekawe, przez to aż się chce dłużej pograć, dłużej rozwijać i więcej uzyskać, to właśnie ta ciekawość przyciąga graczy. A rynek jest ogromny. Jako, że nie ma wielu produkcji polskich, które by były dobrze sprzedawane na całym świecie, to niestety no, taka bolączka, nie? Bo tak mówię, zarobić by szło od cholery hajsu, a nikt u nas się tym na poważnie do tej pory nie zajmował. I tutaj też kwestię warto poruszyć na przykład historii. Bo biorąc pod uwagę, że do dzisiaj słyszymy o polskich obozach, obozach, prawda, zagłady, co jest totalną bzdurą, to zobaczcie, wystarczyłoby wypuścić parę dobrych polskich tytułów, które byłyby osadzone w naszych realiach historycznych, gdzie my zgodnie z prawdą przekazalibyśmy te informacje, a przy okazji stworzyli ciekawą rozgrywkę dla graczy. I taki gracz, grając w grę, która jest ciekawa, fajna, interesująca, mimochodem zapamiętuje informacje odnośnie historii. I dlatego gry mają dużo większy potencjał niż jakiekolwiek ogłoszenie, oświadczenie czy jakieś drobne filmiki edukacyjne, które nie przynoszą efektów, a do dzisiaj słyszymy o tym, że to nasze obozy. Także, jak sami widzicie, moim zdaniem szło to zrobić dużo lepiej, dużo szybciej, a w tej sprawie nie zostało zrobione nic. A jako, że jest taki rynek graczy i do tego jeszcze się otwierają nowe technologie i tych graczy będzie więcej, więcej, więcej i więcej, bo już o to zadbam, to grywalizacja również tak naprawdę jest istotnym czynnikiem, bo dzięki grywalizacji praca nie musi być nudna. Bo już słyszałem, że w Polsce już dotarły takie rozwiązania, że oprócz karty celów i wyników, które realizujemy, przez naszą pracę możemy zdobywać dodatkowe, że tak powiem, bonusy, punkty w grze danej firmy i dzięki temu pracownicy między sobą tak naprawdę starają się uzyskać lepsze wyniki, bo dzięki temu będą mieli więcej tej waluty w grze, a walutę w grze można później sobie na spokojnie wymienić na dodatkowy urlop, wakacje, szkolenie, może jakiś przedmiot, bonus. I dlatego dzięki grywalizacji wszystko może stać się prostsze.